Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Nastolatki potrzebują ochrony. To intrygujący tytuł artykułu, który ukazał się w galicyjskiej gazecie lekarskiej. O jaką ochronę nastolatków za chwilę dowiedzą się Państwo. Autorką artykułu jest pani redaktor Jolanta Grzelak-Chodor i ten artykuł Nastolatki potrzebują ochrony jest relacją pani redaktor z ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w Krakowie w marcu 2024. Tytuł tej konferencji: Kontrowersje w pediatrii. O jakie to kontrowersje w pediatrii chodziło? Otóż na tej konferencji mówiono o zakażeniach HIV u dzieci i młodzieży, chorobach przenoszonych drogą płciową, chorobach dorosłych, przed którymi może chronić pediatra, na przykład zakażenie HPV i antykoncepcji u nastolatków. Głos ma pani redaktor Jolanta Grzelak-Chodor. Nastolatki potrzebują ochrony. Życie seksualne nie zaczyna się wraz z pełnoletnością. Wszystkie badania dowodzą, że obniżył się wiek inicjacji seksualnej. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, najczęściej współżycie seksualne rozpoczyna się obecnie między 15 a 18 rokiem życia. Co więcej, w Polsce wśród młodzieży 15-letniej pierwszy stosunek ma już za sobą 30% chłopców i 13% dziewcząt. Takie są fakty. Faktem staje się więc konieczność ochrony nastolatków przed skutkami współżycia. Nie chodzi tu tylko o dyskusję, czy 15-latka może mieć swobodny dostęp do tabletki dzień po. Choć w 2022 roku matkami zostały w Polsce aż 33 dziewczynki w wieku poniżej 14 lat. Najwyższy czas głośno mówić również o zagrożeniach takich jak na przykład HIV. Liczba nowych zakażeń HIV dramatycznie rośnie, a o powszechnym testowaniu można tylko marzyć. Niestety, także dla lekarzy, seks nastolatków to zwykle temat tabu. Jednym z najważniejszych wyzwań staje się zagrożenie HIV i AIDS. Pani profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Monika Bociąg-Jasik z Katedry Kliniki Chorób Zakaźnych stwierdziła, iż zakaźnicy czasem, kiedy zgłasza się do nich pacjent na późnym etapie zakażenia HIV, albo z pełnoobjawowym AIDS, mają wrażenie déjà vu, jakby przenieśli się w lata 90. Dziś przecież wczesna diagnoza i skuteczne terapie antyretrowirusowe zapewniają długie i szczęśliwe życie. Gwałtowny wzrost liczby nowo wykrywanych zakażeń HIV i wzrost liczby pacjentów w poradniach i szpitalach obserwuje się od około 2 lat. Nie zaprzeczajmy faktom. Napływ uciekających przed wojną mieszkańców Ukrainy nie był obojętny. Ale nie w tym problem. Konieczna jest świadomość zagrożenia. Zwłaszcza, że w Ukrainie dominuje transmisja heteroseksualna, czyli jest wiele zakażonych kobiet. Większe jest też ryzyko zakażeń wertykalnych. W Polsce i Europie także jest coraz więcej zakażonych kobiet. Niestety, rejestruje się też coraz więcej zakażeń HIV u nastolatków, choć są testowani jeszcze rzadziej niż dorośli. Bardzo ważne, by pediatrzy pamiętali, że zakażenia przenoszone drogą kontaktów seksualnych zdarzają się także nastolatkom. Nie podlegają one ocenie moralnej, ale powinny być diagnozowane i leczone, apelowała profesor Monika Bociąga-Jasik. Późne rozpoznanie zakażenia HIV oznacza, że może nie uda się uratować życia pacjenta, ale oznacza też kolejne zakażenia. Jeśli ktoś w wieku 20 paru lat choruje na AIDS, musiał się zarazić jako nastolatek. Jeden z przykładów
23-latek, który w bardzo ciężkim stanie trafił na oddział zakaźny z powodu nawracających stanów gorączkowych, bólu głowy, spadku masy ciała, owrzodzeń i wielu innych objawów typowych dla AIDS. Nie wiedział o chorobie. Jak ustalono, od 14 roku życia miał kontakty seksualne ze zwykle przypadkowymi mężczyznami. Jako 15-latek był leczony z powodu podejrzenia mononukleozy zakaźnej. Podobne objawy może dawać wczesne zakażenie HIV, ale wtedy nikt mu testu w tym kierunku nie wykonał. 23-letni pacjent zmarł po 2 miesiącach pobytu na oddziale. Mamy narzędzia, skuteczne leki, schematy postępowania. Tymczasem młody człowiek umiera w ciągu 2 miesięcy z powodu braku diagnozy, która powinna zapaść wcześniej, mówiła profesor Bociąga Jasik, apelując, by pediatrzy też myśleli o zakażeniu HIV. Pomyślano o nim, kiedy do szpitala trafił 16-letni chłopak leczony od około 30 dni z powodu podejrzenia anginy. Lekarzom z oddziału zakaźnego nie zabrakło czujności. Test w kierunku HIV wykonano. Wynik pozytywny. Chłopak wyznał, że około 4 tygodni przed tą, w cudzysłowie, anginą miał pierwszy w życiu kontakt seksualny bez zabezpieczenia, analny, z mężczyzną z internetu. Pozostaje zawsze pamiętać hasło kampanii Krajowego Centrum do Spraw AIDS. Jedyny test, którego prawdopodobnie nie zleciłeś. Profesor Magdalena Marczyńska z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego apelowała w Krakowie, by pamiętać, że także wszystkie inne choroby przenoszone drogą płciową mogą dotknąć nastolatków. O ile w przypadku młodszych dzieci włącza się alarm, molestowanie, o tyle młodzież po prostu może już prowadzić współżycie seksualne. Kiła, rzeżączka, klamydioza to także potencjalny problem pediatrów. Przewodniczący konferencji profesor Przemko Kwinta, kierownik Kliniki Chorób Dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, zapowiadając wykład na temat antykoncepcji dla nastolatków, przytoczył pewien żart. Kiedy człowiek z liberała staje się konserwatystą? Kiedy jego córka kończy 15 lat. Antykoncepcja u młodzieży to jest temat tabu, stwierdził profesor Hubert Huras, kierownik oddziału położnictwa i perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum. Tymczasem coraz częściej do ginekologów zgłaszają się 15-16-latki, które regularnie współżyją i którym realnie trzeba pomóc. Każdy ginekolog powinien wiedzieć, jakie metody antykoncepcji można zastosować u tak młodych osób. Na świecie rocznie 21 milionów nastolatek zachodzi w ciążę. W Polsce w 2022 roku matkami zostało 5300 dziewcząt w wieku poniżej 19 lat, w tym wspomniane już 33 dziewczynki w wieku 14 lat lub mniej. Jednocześnie według WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, na świecie każdego roku 1 na 20 nastolatków zapada na chorobę przenoszoną drogą płciową. W
Polsce seks z osobą powyżej 15 lat jest legalny, ale dopiero od 18 roku życia lekarz może przyjąć pacjentkę, pacjenta bez wiedzy i zgody opiekuna. Nie wolno jednak uciekać od problemu. Lekarz musi podjąć to wyzwanie i zaoferować nastolatce antykoncepcję, jeśli tylko poinformuje o rozpoczęciu regularnego współżycia i przekonać do tego rodziców czy opiekunów. Wytłumaczyć, dlaczego antykoncepcja jest konieczna. Jak podkreśla profesor Huras, antykoncepcja u młodych dziewcząt musi być bezpieczna, skuteczna, odwracalna, łatwa w stosowaniu i dostępna finansowo, bo środki te nie są refundowane. Ale są i można je dobrać indywidualnie dla każdej pacjentki. Wykład profesora Hurasa był szczegółowy. Nie będziemy w tym miejscu streszczać wiedzy, która wymaga lekarskiej precyzji. Po prostu trzeba przełamać tabu i nie udawać dłużej, że 15 czy 17 latki mają, jak w 5 klasie, w głowach tylko ciuchy i aplikacje w smartfonie. Eksperci apelowali do lekarzy także o zachęcenie do szczepień przeciwko HPV. HPV to jest Human Papilloma Virus, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, który wywołuje raka szyjki macicy, raka prącia, raka jamy ustnej, czy też kłykciny kończyste. Obecnie dostępna jest szczepionka przeciwko wirusowi HPV. Zakażenie wirusem HPV, Human Papilloma Virus, to nie tylko ryzyko raka szyjki macicy, ale też nowotworów krtani, płuc, również u mężczyzn. Ogromne wrażenie wywarł film zaprezentowany przez doktor habilitowaną Joannę Jackowską z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w którym o swoim życiu w cierpieniu mówili pacjenci z nawracającą brodawczokowatością krtani spowodowaną głównie wertykalnym zakażeniem HPV, czyli zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego. Lekarz namawiając rodziców do zaszczepienia dzieci przeciw HPV chroni małych pacjentów przed ciężkimi chorobami w dorosłym życiu. Podczas dyskusji nie można było uniknąć tematu tabletki dzień po, antykoncepcji poskoitalnej. Wśród wyrażanych przez ekspertów opinii pojawiła się obawa, czy przy okazji będzie się pamiętać także o poekspozycyjnej ochronie przed HIV, jeśli istnieje choć cień ryzyka, iż mogło dojść do zakażenia. Bo i taka ochrona jest dziś możliwa. Potrzeba jednak odpowiedniej informacji i porady. Wiele osób zasugerowanych historią 23-latka zmarłego na AIDS pytało także, czy w przypadku podejrzenia mononukleozy zawsze należy wykonać test w kierunku HIV. Pani profesor Marczyńska nie ukrywała, że w jej klinice wszystkie nastolatki powyżej 13 roku życia, które trafiają do szpitala z podejrzeniem zakażenia EBV czy CMV, mają standardowo wykonywany test w kierunku HIV. Zlecamy go zwykle w całym pakiecie różnych badań i dotąd nie zdarzyło się, bo rodzice zaprotestowali. Co to jest HIV, czyli wirus HIV wywołujący AIDS, to myślę, że wszyscy wiemy. Natomiast te skróty EBV i CMV, pozwolę sobie rozszyfrować. Skrót EBV pochodzi od nazwy Epstein-Barr wirus, czyli wirus Epsteina-Barra, który wywołuje mononukleozę zakaźną, bardzo powszechną u dzieci i młodzieży, zwaną kissing disease, przenoszoną przy pocałunkach. Natomiast wirus CMV, czyli cytomegalowirus, to jest wirus groźny, ponieważ
może wywoływać wady wrodzone u płodów ludzkich, dlatego infekcje tym wirusem, cytomegalowirusem, mogą być groźne, zwłaszcza dla kobiet w ciąży. Wracając do artykułu pani redaktor Jolanty Grzelak-Chodor, czasem na drugiej liście badań, może akurat tego jednego nie dostrzegają, czasem wystarczy odpowiedzieć, że takie są standardy postępowania lub po prostu wytłumaczyć potrzebę wykonania testu. To jest a propos tego, że w klinice pani profesor Marczyńskiej wykonuje się u nastolatków powyżej 13 roku życia nie tylko badania w celu wykluczenia infekcji wirusem EBV czy CMV, ale również HIV. Wiadomo, HIV brzmi groźnie i może wywoływać uzasadniony strach i u dzieci, u nastolatków, ale również u rodziców. Generalnie w Polsce trzeba odczarować testowanie w kierunku HIV i je upowszechnić. Rekomendacje można znaleźć na przykład na stronach Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Kończy swój niezwykle ważny artykuł pani redaktor Jolanta Grzelak-Chodor. Ja mogę tylko jako doświadczony lekarz rodzinny, polski lekarz rodzinny, ale ze specjalizacją również szwedzką, Allmänmedizin, mogę powiedzieć, że tematy poruszane na tej konferencji w Krakowie, kontrowersje w pediatrii w Krakowie, moim rodzinnym mieście, są absolutnie aktualne również w Szwecji. I mogę tylko tutaj powtórzyć słowa z artykułu. Pozostaje zawsze pamiętać hasło kampanii Krajowego Centrum do Spraw AIDS. Jedyny test, którego prawdopodobnie nie zleciłeś. Jedyny test, którego prawdopodobnie nie zleciłeś. Świetny apel do wszystkich lekarzy, również do mnie i absolutnie wszyscy lekarze pracując na co dzień w swoich praktykach lekarskich, przychodniach, szpitalach, powinni wykazywać czujność diagnostyczną. W tym konkretnie przypadku trzeba pamiętać, że HIV to nie jest tylko epidemia z przeszłości, z lat 80., 90. ubiegłego wieku. I nie jest to tylko problem Afryki. HIV i AIDS to również problem Europy, krajów europejskich, takich jak Polska i Szwecja. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie i do usłyszenia.